tak jak już wcześniej mówiłam, bardzo gorąco i bardzo serdecznie w imieniu organizatorów, a tak naprawdę w imieniu zarządu naszego stowarzyszenia nieznanowice.pl bardzo gorąco wszystkich witam i dziękuję, że jesteście tutaj wśród nas. Aktywni, przedsiębiorczy, mieszkańcy Nieznanowic witają naszych serdecznie naszych zacnych gości. Wśród nas jest pan burmistrz gminy Włoszczowa, Grzegorz Żubek. Brawa dla niego. Zastępca burmistrza gminy pan Sławomir Owczarek. Koledzy i koleżanki radni z MOI, tak, z Rady Miejskiej we Włoszczowie, witam ich serdecznie. Sołtysów sołectw sąsiadujących z tą naszą miejscowością. Radę Sołecką Sołectwa Nieznanowice. Zarząd i członków stowarzyszenia nieznanowice.pl. Pana zarządcę wspólnoty, który nie wiem czy jest tutaj, czy jeszcze dojeżdża, pana Jarosława Czechowskiego. Panią rzecznik prasową Urzędu Gminy Włoszczowa, panią Iwonę Boratyn. Przedstawicieli nieznanowickich firm, nieznanowickiego biznesu oraz was wszystkich gości. Życzę udanej zabawy i oddaję głos naszej prowadzącej. A ja chciałbym w tym miejscu poprosić chyba nas osoby, od których to wszystko się zaczęło, tak? Mówię o tej grupie, która poświęciła kilkanaście godzin na to, żebyśmy mogli tutaj dzisiaj się spotkać. To były takie początki, dzięki tym ludziom to wszystko jest możliwe. Anna Cieślik, zapraszam do nas. Aniu, chodź do nas, tak. Miała swoją bardzo odpowiedzialną działkę w tym projekcie. Oceniony bardzo wysoko zresztą wkład pracy. Pan Alfred Kozieł, zapraszamy. Bardzo cenne wskazówki i uwagi. Dziękujemy pięknie panie Alfredzie za zaangażowanie i za to, że pan był z nami na każdym spotkaniu. Piotr Malicki. Ania, chodź tu bliżej. Piotrek. Nie mówiąc o tym, że jeździliśmy już świetlicę oglądać. A Piotrek już wie, jak to zrobić, a gdzie to ma być w ogóle. On będzie budował. Pani Irena Szafrańska, nasza nieoceniona księgowa. Zapraszamy. Trzyma wszystko w ryzach. Kto tam jeszcze nie zapłacił składki członkowskiej? Pani Renko, to przypomnieć. Michał Szafrański, Michał. No Michał, to już nie wiem, co tutaj mówić dalej. Sołtys wszystkich sołtysów. Ja się będę tutaj powoli tak przybliżać do prawej strony, chodźcie tu. Seweryn Szwajkowski. Jolanta Tyjas. No też dziękujemy serdecznie pani Joli. Bez pani Joli ta uroczystość na pewno nie wyglądałaby tak, jak wygląda. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ewa Wilczyńska. Emuniu, chodź do nas również. Ankiety przeprowadzone, słuchaj, badania zrobione. Wszystko tak jak trzeba. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich może być nas dumny. No i jeszcze kogoś brakuje. Sławomir Pawlik. On też tutaj z nami był. Nawet udostępniał swój lokal, bo tam się u niego spotykaliśmy, kiedy nie mieliśmy możliwości u Michała, tak, bo było zimno zresztą wtedy, tak. No nie mieliśmy świetlicy, więc tak po domach, panie burmistrzu, się spotykaliśmy i po różnych kątach. Właśnie... Kiedy zobaczyłem na zaproszenie i Michał powiedział mi o tej inicjatywie, o tej ławeczce międzypokoleniowej, od razu sobie skojarzyłem z tymi ławeczkami, które kiedyś tam przed naszymi domami na wsiach gdzieś stały. Ale jaki wymiar miały te ławeczki? Ludzie się spotykali, ludzie rozmawiali i to było coś pięknego. I myślę, że ta tradycja powinna powrócić. I tutaj wy jesteście, można powiedzieć, pionierami, jeżeli chodzi o gminę Włoszczowa. Myślę, że będziemy przekazywać tę inicjatywę dalej i tak jak dawniej przed laty. Spotykajmy się, rozmawiajmy, łączmy się międzypokoleniowo. To jest istotne i bardzo ważne. Panie burmistrzu, można również pogratulować, bo to jest
Bo to jest bardzo sympatyczne i miłe, że młodzi ludzie sami od siebie po prostu chcieli posprzątać w Nieznanowicach. I to nie na swojej posesji. Musimy uhonorować, udekorować tutaj naszego sołtysa. Jaką treścią? O, to jest takie oficjalne, ładnie. Dziewczyny, poprawiajcie tutaj. Ja nie wiem, czy ty będziesz cały dzień dzisiaj chodził z tą szarką. Pragniemy państwu przedstawić najlepszy sołtys na świecie. Michał Szafrański. Michał, ja ci też gratuluję. Tak. Ja mam też armatę niezłą. Ale nie chodzą, nie chodzą. Zapraszam moje koleżanki, moje dziewczyny. Królowa jest tylko jedna. I mamy i króla. Brawo! Trzymajcie, zobaczcie, co się dzieje tam. Rodzice, dopingujcie.
Jeszcze troszkę. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje, bo ja kocham oczy twoje do szaleństwa, do wieczora. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje, bo ja kocham oczy twoje do szaleństwa, do wieczora, żono moja. Andrzejno, tylko ciebie kochać chcę. Przygotowuje się Smerkowski Mariusz. Mariusz Smerkowski. Trzeba tutaj zaznaczyć, że Artur jest członkiem naszej Rady Sołeckiej. Czarny koń i prezent. Żeby nie ciemny byk. Powodzenia, Artur. Brawo, brawo, daleko. 4,84. 4,84. Aktualny lider. Najlepszy wynik dzisiaj. Licujemy teraz Piotrkowi. Wystać na ołkę. To teraz... Takim czymś to chodźku. Ja stoję tu. Kasia, staję tam trochę, wiesz. Na końcu. Odejdźcie. Brawo. Poszło. 5,77. Super. Dziewczyny są tutaj gorące, lecz trochę nie pykające. Zapraszamy bliżej sceny, proszę państwa. Ten żółty piasek. Kochana, o tobie myślę wciąż.
cały głos, uwaga. O tobie, kochana, o tobie myślę wciąż. O tobie, kochana, o tobie myślę wciąż. Co? Bo już po tańcu kawałek, więc wiem, że słyszałem. Ja się do ciebie uczepię i może będzie nam lepiej. Będzie najlepiej.